Witajcie, z tej strony grupa Urbex Moją Pasją. Kontynuujemy naszą wyprawę po Płocku, ale przedtem zachęcamy Was, abyście zasubskrybowali nasz kanał, kliknęli dzwoneczek, abyście mogli być na bieżąco, no i oczywiście łapka w górę, jeśli dany materiał Wam się podoba. Tak więc, do dzieła! Jesteśmy właśnie na opuszczonej stacji paliw, niedaleko centrum Płocka. Parę lat temu ta stacja została zamknięta. No i oczywiście tutaj postanowiliśmy to miejsce dla Was zbadać. Tutaj widzimy jeszcze ceny są. To jest stary. Tak. 95, 89, Ben Diesel 5,89. Benzyna dla tirów 8,88. Bioester 8 zł. Ceny takie, powiem Ci, no trochę trzymające się obecnie, mi się wydaje. No, ale nie no, miałem tak trzymające się. No, to widzę, dystrybutory, wszystko zniknęło. Tam jeszcze jest budynek w środku. Można to miejsce zbadać. No, takie pozostałości zostały jedynie. Nie wiem, jaka długa na tej stacji znajdowała się paliw, ale pewnie jakaś prywatna i pewnie jak zwykle z Orlenu brali tę benzynę. Dobra, to co? Do środka może wejdziemy, nie? Tak, ja, bo tutaj jeszcze budynek się został. Ja wyciągnę może latarkę, co? No jak masz, no. Szyby potłuczone. No dobra, to zapraszamy. Stan tutaj naprawdę. O, tutaj pewnie było ten okienko, nie? Tutaj przyjmowali płatność. Tak wygląda. Przynajmniej. No możliwe. No. A pewnie w nocy albo we dnia. Jakaś płyta. I kilka rzeczy można znaleźć. Widzę. Może z czegoś kasę znajdziemy. To? Dyputory. A no, tutaj dużo rzeczy jest. Byłem tak nie. Jakaś skrzyneczka, pewnie gdzieś tam. Komunikacja? W środku było jakaś też. Telefony. Dobra, idziemy dalej, tutaj jest tyle jeszcze tych miejsc. No tutaj właśnie tak jak pisaliście, jest zalane, tak, tak, widzę. I tutaj mnóstwo płyt jest tutaj i takich tych miejsc. Dystrybutor, o proszę bardzo, dystrybutor nieczynny, to wszystko widzisz związane ze stacją paliw. No dokładnie, tam jeszcze jest dziura. A stacja to taka też kurczę. Wygląda jak nie stacja. Tak, tam wszystko jest zalane, tam może z drugiej strony zajdziemy, bo to tak samo jest wszystko. Jest zejście na dół, ale tam jest woda. Sama woda. Nie będziemy się tam kąpać. Nie wiem, czy to kanalizacja. Jest co możliwe, że tutaj takie coś było. Oko, czarny jest. Co tam? Ale się dystansuje. Kota? Chciał do tanku zatankować coś może, wiesz, paliwo. Uważaj, jest dziura. O, kicz, kicz. I ty masz. Są ręczniki takie. Ktoś tutaj jakieś wiersze, widzę, pisał. Tak, to jakieś było, zobacz. To był taka rączka pewnie i się... Tak, sprzęgło, tak. Tutaj coś związane tylko z tymi rzeczami tutaj właśnie. RNN. Sekcja 1, sekcja 2. Związane ogólnie ze stacją.
No. Czy jakieś zawory, czy coś? Możliwe, że takie rzeczy były. Główny wyłącznik prądu. No, to widzisz, no, tak jak widzisz, no, z prądem związane. Tutaj wiesz, takie duże pewnie były te, a tutaj zasilanie podstawowe, no. No. O, dopływ drugi. Nie ma nic. Wszystko podrzucone. Informacji żadnej. No, fajne miejsce. Tam jest o, sterowanie oświetlenia wiaty. No to chodzi o dwór, nie? Te wiata są tutaj, czyli to ogólnie tej elektronika, tu związane z elektryką to było. Oświetlenie stacji i wszystko tutaj związane, tu włączali. Toaleta. Tu trochę jest. Przejście po prostu. Tutaj widzę wyznanie miłosne. No, łazienka to jest tutaj w stanie taki no upłakany, nic tutaj. No. Ktoś tutaj. No i ktoś tu pewnie przyszedł, pozabierał, no dziwisz się. Ogólnie chcielibyśmy się powiedzieć tutaj na naszym filmiku, że wspieramy tutaj grupę Urbex to nie wandalizm. Jesteśmy tutaj całym sercem z wami i wszyscy urbexiarze tutaj, którzy to oglądają, którzy są w tym, tej akcji Urbex to nie wandalizm. Jesteśmy z wami. Tak, to jest o. Tutaj jakieś ładne. Tak. Powiem ci, że jak zwiedzamy miejsca, to niektóre te grafity naprawdę ładne, co ci powiem. Takie aż szkoda, że w takich miejscach, nie? Mhm. Coś puka, bo tu nikogo nie ma, obok. No to musimy tutaj ogólnie uważać, tutaj blisko jest ulica, to blisko są jakieś pobliskie fabryki. A tam jest na ten dół zejście. No tutaj to wiesz, no można na spokojnie zobaczyć. No tam jest tam ta część zalana, co niestety się nie dostaniemy. No jest taka trochę niestabilna podłoga, trzeba uważać. Nie, nie zarwie się. Normalnie. Ale w razie czego trzeba ostrożność nigdy za wiele, prawda? Bo takie miejsce trochę podejrzane. Nie, spokojnie patrz, śmiało. To? Tak. Ale tam w razie czego tam wiesz, spoko. Tam jest zejście, ale też tam też widzę zalane jest. Kurczę, wszystko tu pozalewane jest, te doły. No, zalany. Ale to nic, poczekaj. Słuchaj, są rury, to musiał spływać. Poczekaj, zaraz tam spróbuję z tymi schodami zejść na dół, chociaż kawałek pokazać. A to z tej strony chyba tutaj jest zejście. Kurna. Kawałek zejdę po tych schodach. Ostrożnie. Schody to są akurat spoko. Metalowe schody, stabilne. No i tutaj wszystko znalane. Dużo wody.
i zapachy też takie niezbyt przyjemne. No, są te rury tutaj. Tutaj coś musiało lecieć, nie? Wiesz, tutaj coś musieli puszczać, nie? Ale ja powiem, że ta stacja paliw naprawdę taka jest dość ciekawa. No, taki budynek duży. Wiele tutaj takich właśnie miejsc. No, tutaj akurat coś dbali. O, tutaj coś jeszcze widać, jakieś pozostałości czegoś. Jakby jakaś ropa czy coś, takie czarne tam. Z tej rury się wydobywa. Coś tu musiało płynąć, drzwi. Szkoda, że tutaj zalało, widzisz, byśmy zeszli, ale no nie będziemy to się babrać w wodzie, nie? Bo to jest pozalewane, to nie wiadomo jaka... Właśnie nie wiadomo jaka głębokość wody jest, nie? Na pewno trochę ma. Może ileś metrów ma. Dobra, wracamy na górę. To dalej chyba jest wyjście, co? Tutaj, tędy. Tu widzisz, tu fabryka, jeszcze ludzie pracują obok. Nie, tu jest ciężarówka. No ale i tak ludzie to dzisiaj widzisz robią. Dobra. Wracamy tamtędy, bo tędy nie wiem, czy przejdziemy. To jedynie tędy, ale tam jest ten. Weźmy do góry trochę. Tu jakaś dziurka. Tu jest dziura, a tam jeszcze jest jeszcze głębsza dziura. To jest dużo ogólnie dziur. Kosz na śmieci. Bildelwak. Tak. Zaraz tam idę, czekaj. No, te takie ogólnie są te. Tutaj może być jakieś połączenie, tutaj coś było jakieś te, wiesz, stacją. Tak. Coś o rozlane było. O. A tu zabory. Góry. Blisko, kurczę, ludzie pracują. A my tutaj się kręcimy. Ale tu nikt nas nie widzi, ni kamer, niczego tutaj nie ma. Tak więc w porządku. Przykład, to chyba wszystko pokazaliśmy wam. Żadnego pomieszczenia tutaj raczej nie pominęliśmy. No szkoda, że nie można zejść na dół, bo to jest zalane, no ale no wiadomo, tak. Kąpa się też tej nie mamy zamiaru. Właśnie nie wiadomo jaka tu głębokość wody jest, bo to tak trochę tak wydaje, że to trochę jest zalane. Tutaj jeszcze zejście mamy na dół. Przynajmniej coś nie jest tutaj zalane, nie? Jedno zejście, gdzie nie jest nic zalane. Dobre i tyle. No właśnie. Jaki zbiornik? Możliwe, zaraz zerkniemy. Jak masz ton, to zatkaj nos, bo tutaj trochę rzuć. Tutaj o, następne napisy jakieś mamy. Twórcy tutaj sobie postarali się. Dobra, a tam dalej? A tu w środku nic nie ma? Nie za bardzo. O, tu widzę, coś jest ze stacji. Właśnie, to jest pierwszy.
Olej napędowy, bezpośrednie dostawy, telefon jeszcze jest. Polska Radziwie, ulica Portowa, stacja paliw na Radziwiu, proszę bardzo. Skądś kojarzy to? Stacja jest, tam stacja na Radziwiu. Mamy jakieś dokumenty, widzę. Kominek czy coś, to jakieś ogrzewanie, chyba ogrzewanie mieli tutaj. Co my tu mamy? Protokół kontroli. To jest tutaj coś związane ze stacją tutaj. No możliwe. Szczupka. Zobacz. A zaraz zobaczymy. Chociaż jedno może. Co my tu Ryszkuje. Mamy? Szkuje. Podusie. Duszka. Nie, dobra. To jest coś wywiadrze mamy. No. Dobre, chociaż i tyle, że nam się tutaj udało dostać w to miejsce. Jeszcze jakaś szufelka. Szkiełka. Szkiełka. No widzisz, to jest fajne, ten baner tutaj. Zrobiłeś tego? Jeszcze nie. Dobra. Czekaj. No przejdź. Dobrze. Tu pod spodem jeszcze jest jeden, ale podejrzewam, że taki sam. Też coś olej napędowy. Tu coś ogólnie jest jeszcze, a tu przejście. Cekol. Tam jest przejście do tego drugiego pomieszczenia zalanego. Co jest? Tam dalej nic nie ma już. Jeszcze jesteśmy z drugiej strony stacji. No tutaj raczej nic takiego już nie znajdziemy, ale no budynek trochę ma. No dobrze kochani, to by było na tyle. Piszcie w komentarzach, czy dana realizacja wam się podoba. Wszystko co o tym myślicie, dla nas bardzo ważne. Dziękujemy za wsparcie, za to, że nas oglądacie. Trzymajcie się, cześć.